W bloku na kulturę między innymi obrazy ojca polskich symbolistów Jacka Malczewskiego, spotkanie z Witoldem Stelmachniewiczem w Galerii Pro Arte i lekcja designu. Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. W kwietniu Zielonogórska Galeria Pro Arte pokazała pracę dziekana krakowskiego ASP Witolda Stelmachniewicza. Te obrazy są... Każdy ma swoją jakąś historię. One nie powstają po prostu przez przypadek, tylko ja dochodzę do rozwiązań plastycznych farbą na płótnie pod wpływem różnych impulsów, które płyną głównie z malarstwa, z historii sztuki, ale także z filmu, z muzyki. I każdy motyw, który pojawia się na moim obrazie, jest jakoś tam właśnie związany z pewną historią, którą poznałem w taki czy inny sposób. I to jest taki rodzaj jakby komentowania artefaktów po prostu, z którymi się stykam, z którymi obcuję, które dają mi jakby taką siłę napędową. A z drugiej strony to są też motywy, do których ja po jakimś czasie wracam, poprawiam je, odnawiam jakby to spojrzenie, więc to jest też pewien rodzaj jakby komentarza takiego już własnego, od autorskiego, który nanoszę na te poszczególne prace. Niektóre wręcz nawet unicestwiam po jakimś czasie, kiedy uznaję, że w jakiś sposób nie spełniają jakby moich oczekiwań już w tym momencie. Są też pewną taką grą z odbiorcą. Na przykład jest tam wizerunek namalowany Oppenheimera, a tytuł tego obrazu składa się właśnie z... Znaczy dodałem tam sentencję z tytułu filmu Kubricka, który nazywał się Dr. Strangelove, czyli o tym, jak skonstruowałem bombę i przestałem się bać. A tutaj właśnie ja podłożyłem ten drugi człon pod Oppenheimera, który, jak wiemy, był twórcą projektu Manhattan i tak dalej. Więc tutaj jakby ta rzeczywistość... człowiek, który w każdym bądź razie jest odpowiedzialny za dość przełomowy moment w historii ludzkości, prawda? I ten jego wizerunek zderzony jest właśnie z fikcją wywiedzioną z kina, prawda? Z filmu Kubricka. Więc to są takie, powiedzmy, mówię akurat o tym, bo to jest taki dość charakterystyczny przykład mojej strategii, tak bym to określił. Taki rodzaj właśnie manipulowania faktami, rzeczywistością, faktami sztuki, faktami z życia. To są takie narracje po prostu, które są dla mnie istotne i, tak jak mówiłem wcześniej, stają się dla mnie powodem do pracy. Dwudziestego maja w Zielonej Górze startuje 13. edycja Festiwalu Filmów Francuskojęzycznych. Frankofilm rozpocznie się spotkaniem z aktorką Agatą Buzek i projekcją filmu Niewinne. Festiwal pokazuje bezpośrednio młodym ludziom, jakie znaczenie ma właśnie ta Europa. Tak? Dlaczego warto się spotykać, że te różnice, czasem te odległości w kilometrach nie są tak ważne, że tutaj nagle zaczynają po prostu oglądać swoje filmy, zobaczyć, że wokół tej samej tematyki, na przykład we Francji robi coś podobnego albo zupełnie innego, ale w sumie to mówi o tym samym i mają wspólny język, który jest film. W poprzednim roku tematem przewodnim festiwalu był tlen. Tym razem jest to recykling. Czyli oczywiście, że recykling jest dotyczący życia, ludzkości, zaangażowania społeczeństwa, ale można także powiedzieć, że recykling dotyczy każdego z nas, na przykład osobiście, jako człowiek. Cały dzień żyjemy i krok po kroku rozwijamy się lub nie. I to jest moim zdaniem recykling. Rok po roku coś robić dla tej młodzieży, żeby przynajmniej nabrała pewność siebie i wierzyła, że robić film to jest możliwe. Pojechać, spotkać się, porozmawiać z twórcami to jest możliwe, tak? Że wystarczy po prostu przełamać ten lód.
ale dużo zależy też od nas, twórców, żeby pójść właśnie do nich. I taki jest sens między innymi tego festiwalu. W Muzeum Ziemi Lubuskiej możemy ponownie cieszyć oko obrazami Jacka Malczewskiego. 5 lat temu dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie do Zielonej Góry został sprowadzony powstały w 1906 roku autoportret z 2 postaciami. Tym razem wystawa składa się z 33 obrazów wypożyczonych z Muzeum Narodowego w Krakowie. Po muzeum w Poznaniu znajduje się tam druga co do wielkości kolekcja obrazów ojca polskich symbolistów. O tyle ważna, że związana z miastem, w którym Malczewski żył i tworzył. Malczewski był uczniem Jana Matejki, ale zupełnie inaczej niż mistrz Matejko pojmował malarstwo historyczne. Dla Jacka Malczewskiego Matejko był malarzem twarzy i dekoracji, tak on się zwykł wyrażać. Natomiast sam pokazywał dzieje naszego narodu poprzez obrazy symboliczne, osadzone jakby w klimacie naszego narodu, z połączeniem metafory, symboli. I to, że tak powiem, zasadniczo różnicuje twórczość Jacka Malczewskiego od twórczości Jana Matejki. Nasza wystawa jest specyficzna, ponieważ w syntetyczny sposób obrazuje całokształt twórczości tego artysty. Rozpoczynają naszą wystawę prace, które powstały z inspiracji powstaniem styczniowym. Jacek wychowywał się w kulcie historii powstania styczniowego, tradycji i te właśnie jego pierwsze prace dotyczą odniesień do powstania, zesłańców na Sybir, trudnych warunków, jakie Polacy musieli znosić właśnie będąc w Rosji. Kolejne prace odnoszą się do fascynacji poetyckich Malczewskiego. Jego ukochanym poetą był Juliusz Słowacki. Na naszej wystawie mamy 2 odniesienia do poematów Juliusza Słowackiego. Jest obraz inspirowany Angelim, no i portret Derwida, jednego z głównych bohaterów tragedii Słowackiego Lilla Veneta. Dużą grupę obrazów prezentowanych na naszej wystawie stanowią portrety. Właściwie przez całe swoje życie Malczewski malował portrety, z jednej strony na zamówienie, a z drugiej robił konterfekty swoim przyjaciołom. I tutaj odnajdujemy 3 portrety przyjaciół artysty, artystów, również malarzy. Wyróżnia się formatem i taką śmiałością jakby podejścia do tematu konterfekt Leona Wyczółkowskiego, również znakomitego malarza, portrecisty, ale także pejzażysty. I to jest taka praca na pewien sposób niedokończona, ale pokazująca wirtuozerię warsztatową Jacka Malczewskiego. Obok Leona Wyczółkowskiego możemy oglądać portret Stanisława Witkiewicza. No, to jest też ważna postać, jeżeli chodzi o historię sztuki polskiej, bo z jednej strony był praktykującym artystą, malarzem znakomitych pejzaży zakopiańskich, był zresztą wychowankiem Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, a z drugiej strony był takim jednym z ważniejszych krytyków sztuki w czasach młodopolskich, który rzeczywiście z entuzjazmem wypowiadał się o twórczości Jacka Malczewskiego. I na naszej wystawie mamy bardzo piękny portret Stanisława Witkiewicza, przypomnę, że ojca słynnego Witkacego, który został przedstawiony na tle willi pod Jedlami. Koźlorogie fauny, satyry z różkami znajdujemy na licznych płótnach tego malarza. Myślę, że takimi pięknymi obrazami, które tutaj znalazły się na naszej ekspozycji, są prace zatytułowane Moje modele. To są rzeczywiście ci najmłodsi chłopcy, którzy pozowali Jackowi do jego obrazów, którzy przewijają się w wielu różnych wariantach, na różnych obrazach. I tutaj mamy taki słynny właśnie portret tych moich modeli, małych chłopców, w tle których pojawia się postać takiego właśnie mężczyzny tajemniczego, młodego, w wojskowym szynelu, który zamiast stóp ma właśnie jakieś racice, a więc znowuż ten charakterystyczny motyw Malczewskiego. Bardzo pięknym obrazem, który znalazł się na naszej wystawie, jest Madonna z dziećmi. Obraz mówiący o tych młodopolskich zainteresowaniach ludowością, prawda? Bo ta Madonna, którą sportretował Malczewski, jest taką dziewczyną z ludu, prawda? O rysach wyraźnie właśnie takich związanych tutaj z naszym obszarem, z naszym krajem. Co jeszcze jest ciekawe na naszej wystawie? Otóż pojawiły się tutaj pejzaże.
jak wiadomo, no, Malczewski znany był przede wszystkim z obrazów symbolicznych, metaforycznych, a tutaj pokazujemy go jako takiego wrażliwego obserwatora najbliższego otoczenia, wrażliwego człowieka na walory kolorystyczne pejzażu. Są to niewielkie formatem obrazy, ale bardzo ciekawe z punktu widzenia no, pewnej unikatowości właśnie działań tego artysty w aspekcie malarstwa krajobrazowego. No i wreszcie grupa obrazów, która mówi o muzie Jacka Malczewskiego. On oczywiście miał żonę, miał dzieci, ale miał swoją muzę, która przez kilkanaście lat no, dawała mu inspiracji i rzeczywiście stymulowała jego działalność twórczą, przewijając się na licznych płótnach, czy to w formie nimfy, czy to rusałki, czy to Thanatos, bogini śmierci, bo i takie oblicza przyjmowała. Tutaj mamy takie trzy wyobrażenia pani Marii Balowej, która była bardzo piękną kobietą, o 25 lat młodszą od mistrza, no i właściwie tak gdzieś do wybuchu I wojny światowej no, wypełnia bardzo często jego obrazy. Do Malczewskiego, którego obrazy na aukcjach sztuki osiągają najwyższe ceny, sięgają nie tylko współcześni artyści plastycy, ale również ludzie teatru i filmu. Tadeusz Kantor czy Andrzej Wajda, który w Weselu dosłownie przeniósł obrazy Malczewskiego na kadry filmowe. Wystawa czynna do 25 czerwca. Lubuski Festiwal Piosenki, konkurs recytatorski, gala teatralna, gala taneczna i przeglądy jasełek, czyli Pro Arte. Program promocji dzieci i młodzieży realizowany jest przez Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz lokalnych partnerów w województwie lubuskim. Konkurs recytatorski i konkurs piosenki, Lubuski Festiwal Piosenki wchodzą taką finałową fazę już praktycznie, przed nami finały obu tych części Pro Arte, w których w całym województwie lubuskim bierze udział łącznie tak naprawdę kilka tysięcy uczestników. Zeszłoroczne liczby mówią bodajże o 6 tysiącach. Promujemy przede wszystkim młodych, zdolnych ludzi, którzy chcą się pokazać szerszej publiczności, którzy nierzadko stawiają swoje pierwsze kroki w danej materii. Przed nami finały wojewódzkie, w których wystąpią uczestnicy wyłonieni na etapach powiatowych. Lubuski Festiwal Piosenki będzie się odbywał w tym roku w dwóch miejscach. 14 maja w niedzielę to Świebodziński Dom Kultury, tam od godziny 10 przesłuchania finałowe. Również od godziny 10, dzień później, czyli 15 maja, Nowosolski Dom Kultury zaprasza wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dotychczas byliśmy we wszystkich działaniach w ramach programu Pro Arte i dalej to jako dom w ramach powiatu podtrzymujemy. Nowością jest to, że zdecydowaliśmy się zorganizować dwa finały wojewódzkie i będzie to Lubuska Gala Piosenki i scena teatralna właśnie dla dzieci. Teatr, bo jako jeden z nielicznych ośrodków faktycznie mamy możliwości, jest komin sceniczny, są sztankiety, jest sporo oświetlenia, więc możemy, no nie tak jak w Teatrze Lubuskim, ale bym powiedział no dosyć na wysokim poziomie spełniać oczekiwania reżyserów. A piosenka była przed laty w Nowej Soli, później zaprzestano tych przeglądów u nas ze względu właśnie na warunki lokalowe. Dom Kultury bardziej przypominał, przepraszam, stodoły niż dom, a mówię, po rewitalizacji mamy ku temu możliwości, żeby przyjąć tutaj godnie wykonawców. W Radzie Artystycznej finału Lubuskiego Festiwalu Piosenki zasiądą dyrektor Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego Bartłomiej Stankowiak, wokalista Michał Rudaś, zdobywca Grand Prix piosenki aktorskiej Artur Ceturian, wokalistka jazzowa Patrycja Kamola. Harmonogram pozostałych finałów dostępny jest na stronie lubuskiekultura.pl, a wstęp na wydarzenia jest darmowy. Do 14 maja w Zielonogórskim BWA trwa wystawa Lekcja Designu – polskie projekty tworzone z myślą o dzieciach. Kuratorki wystawy Joanna Kurkiewicz i Aleksandra Banaś
Od 2014 roku w Instytucie Designu w Kielcach prowadzą zajęcia edukacyjne dla szkół. To nie są najlepsze produkty, to nie jest wystawa obiektywna, to jest nasz subiektywny przegląd polskich produktów dla dzieci. W większości są to małe firmy rodzinne, w których przekazuje się rzemieślniczą tradycję z pokolenia na pokolenie. To nas zainspirowało na pewno i na to zwracałyśmy uwagę, jak są wytwarzane te rzeczy, że są wytwarzane, cały proces produkcyjny jest w Polsce zlokalizowany. To był jeden klucz wyboru. Drugi to oczywiście estetyka produktu. To, czy jest to oszczędne w formie, nieprzekombinowane, nie ma dużo świecidełek i zbędnych mechanizmów. Także prostota projektu też była kolejnym kryterium wyboru z pewnością. A zależało nam też na pokazaniu zróżnicowanej oferty polskich marek. Od książek po duże meble do pokoju dziecka i też na funkcjonalność. Takim ciekawym przykładem jedynej kieleckiej firmy, którą zaprosiliśmy do współpracy, jest marka First Baby Shoes. To jest mała firma, którą prowadzi małżeństwo. I oni wymyślili sobie taki koncept robienia bucików właściwie przez klientów, czyli przez rodziców. Osoby, które zamawiają od nich buciki dziecięce, dostają wszystko w pakiecie dopiero do złożenia, do zszycia. Więc dostają jedynie komponenty, z których sami tworzą buciki, pierwsze buciki dla swojego dziecka. Książka, którą prezentujemy oraz zestaw dodatkowych sklejkowych zwierzaków psów pokazuje jakby to, w jaki sposób dziecko może zauważać zmiany i różnice w psiej budowie i jak samemu może konstruować kształt danego psa i zmieniać jego proporcje. Całość jest pięknie zapakowana i pięknie wydana. Wielu znanych ilustratorów również pani Jurek zaprosiła do tego wydawnictwa, także warto zerknąć i zobaczyć, co się dzieje w środku książki i całego wydawnictwa. Byłem w Kielcach w Instytucie Designu parę miesięcy temu i zobaczyłem tą wystawę, która wydała mi się takim doskonałym przykładem tego, jak można myśleć o estetyce naszej przestrzeni, tutaj akurat ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni dla dziecka, no ale wiadomo, że dzieci są potem duże i dzięki temu, że ich świadomość estetyczna jest budowana od samego początku, mają szansę wprowadzać ją również w wieku dorosłym. Także wydawało mi się, że ta wystawa ma oprócz swojego waloru wizualnego również istotny walor edukacyjny. Oczywiście jedną wystawą się nie załatwi wszystkich zaniedbań w edukacji estetycznej, jakie w tej chwili mamy, jakich jesteśmy świadkami, no ale jest to jakiś tam malutki przyczynek do tego.